O, proszę bardzo, jak nas tutaj dziunia wita piękna Nasia Malwinka. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Medieval Dynasty. Mamy jesień, drodzy Państwo. Mamy jesień. No i tutaj są nowości. Znaczy konkretnie to jedna. Postawiłem drugi stragan. Dokładnie taki sam, czyli narzędzia i noże na sprzedaż. No i tutaj, jeżeli chodzi o pracowników, to Bogufale przypisałem, ponieważ ona ma trójkę w dyplomację, więc niech sobie tutaj będzie. Proszę bardzo, jak Agnes pięknie się tutaj rozwinęła, ma dyszkę, więc elegancko. No i teraz, jaka jest różnica między dyszką a trójką? Ja opisałem tu, niestety nie można używać polskich znaków z jakiegoś względu, może, nie wiem, na zasadzie wpisania tego w notatniku, skopiowania i tu wklejenia może by się udało. Natomiast jeżeli mowa o straganie Agnes, to ona tutaj sprzedaje około 13 noży dziennie, tak, za 1311, coś w tym stylu, tak. Coś takiego tutaj jest cenowo. Natomiast, jeżeli chodzi o Bogufale z trójeczką, no to tu już jest gorzej, bo trzy noże za 375. No ale od czegoś trzeba zacząć. Agnes też nie była taka wypasiona, jeżeli chodzi o kwestie zarobkowe, więc dajmy jej szansę. Dobrze, co wydobycie to tutaj dalej, ta drewutnia nieszczęsna. Może pójdziemy ją zburzyć? Zobaczymy. Musimy przede wszystkim zerknąć sobie tutaj, drodzy Państwo, na kwestię związaną z kapuchą, ponieważ kapusta jest do zbioru. O, kamyczki to się zawsze przydadzą. Jak leżą, to czemu nie zebrać? O, ty panie, jakie tu zatrzęsienia. Tak, kapusta jest do zbioru, więc oni będą to zbierali, a my musimy w takim wypadku dostarczyć im nawozu. Państwo chcecie, żebym postawił chlew, żebym postawił różne inne rzeczy. Tutaj jedna z osób oglądających, tutaj jakiś człowiek, strasznie się oburzył, że ja stajnie mam na mojej posesji, tylko no tam jakieś były kwestie związane z Niemcami, z tego co pamiętam. No tylko, że my po pierwsze, to tutaj to jest Pabellandia. Od tego zacznijmy. A po drugie, to nawet jakby brać polskie klimaty i gospodarstwo, to ci bogatsi gospodarze to właśnie mieli konie albo konia ze stajnią na swojej posesji, a nie gdzieś tam kilometr dalej. Także nie wiem o co poszło i gdzie tutaj problem było. Problem był. Tak czy inaczej. Z tym chlewem to nie jest zły pomysł, tylko na spokojnie, bo tutaj jest plan działania, tutaj jest powolutku to wszystko rozwijane. No możemy wszystko pobudować w 5 odcinkach i zakończyć serię. No to jeżeli tak chcecie, to napiszcie, nie? Natomiast tu dalej działamy sobie, jeżeli chodzi o kwestie ludzi, bo chciałbym kogoś znowu zwerbować. Lutobor ma niezłe staty jako łowca, trójeczkę. Natomiast tutaj pani jako rybak byłaby. Z Byslawa i tej nie zna, no. To tutaj mamy trochę gorsze statystyki, aczkolwiek no coś by z przebory było. Dwójeczka w wydobycie. No coś by tam. Trzeba by pomyśleć, proszę Państwa, o nowej kopalni. Budzisława. Tylko gdzie by te kopalnie postawić? Oto jest pytanie. Ze względu na fakt, iż bo ponieważ my tutaj robimy głównie biznes właśnie na brązowych nożach. No to tak by trzeba było ogarnąć ten temat. A właśnie. A propos brązowych noży, drodzy Państwo, to my tutaj powinniśmy sobie przecież sprawdzić jedną kluczową kwestię. Wejdźmy w usługi, tak? To w usługach.
I wejdźmy jeszcze raz w ten budynek i wejdźmy jeszcze raz tutaj w te narzędzia. I tutaj jest, że 1311 i Agnes sprzedaje 13 młotków dziennie. No to mi wychodzi stuwa za młotek, tam nieco, no stuwa z hakiem, nie? Delikatnym. No to dalej, nie za młotek, tylko za nóż. I to dalej jest gorsza opłacalność niż tutaj na tym. Na bazarze. Ja nie wiem, co ja mam z tym fantem zrobić w takim wypadku. No dobra, w takim wypadku to my tak czy inaczej to musimy tutaj dorwać gdzieś Markuslawa. Markuslaw, gdzie jesteś, ciulu? O, lezie. Hono, hono. Hail, friend. Gdzie tam friend zaraz? Nie spoufala jakoś. Teraz tak. Pierwsza zasadnicza kwestia. My musimy dostarczyć nawóz. Nie mamy stodoły jeszcze postawione, więc gnoju nie biorę, bo nie będę miał gdzie przetworzyć. Natomiast będziemy potrzebowali nawóz, więc sporo tego nawozu gościu ma. Elegancko. Do tego paszę dla zwierząt, jak najbardziej, tak? Bo nasze kunie muszą coś jeść. I teraz dalej. Ruda cyny. A coś mniej teraz ma tego. Do tego ruda miedzi. Rudę żelaza też mogę wziąć. Już kupię, bo chcę w cholerę skończyć te tam, wiecie, ogrodzenie. Dobra. I sztabki brązu. No też. Nigdzie się stąd nie ruszaj i nie wydawaj moich pieniędzy, bo ja po nie za moment wrócę. Dobra. Ogarniamy temat. Lecimy, słuchajcie, odzyskać nasze pieniądze, żeby ciul nie wydał. A, hello, hello. No. O, dobra. Dobrze, że tyle masz. Okej. Narobiłem 259 młotków, ale 59 wrzuciłem do magazynu, żeby nasze dziewczyny mogły sprzedawać i żeby tam też jakiś tam pieniądz z tego był. Fajnie, że tutaj zostało mu tylko tyle, bo ja mam tutaj jeszcze piórka wzięte i mam ich 2005, więc jeszcze go tam dopchnę. I tak oczywiście każdego tutaj będziemy siekać, tak? Na kasę. Tamten wziął najwięcej, no bo to wiadomo, no bo ja od niego kupowałem. W związku z tym sporo tam się zeszło. Tu go worami trochę dopchnę, no i jeszcze piórkami, o, żeby za dużo mu nie zostawić, nie? Dobra, dalej, po kolei. Każdą... No, ty możesz mi helpnąć, oddając mi swoje pieniądze. 145? A co to tak? Weź, nie wygłupię się, no. Proszę uprzejmie. O. No dobra, to... Wory mi się kończą. Tutaj mamy jeszcze panią zielarkę. No to ja już mówiłem, nie? A, czekajcie, bo tam... Czy ja czegoś u tamtego nie zostawiłem, Markoslawa, jakiś sztabek? Tak coś mi się wydaje, czy... Nie wiem, no. Już w rezultacie. No to i thank you to you too. O, tu jest ta pani. Tak. Pani 54-latka, nie wiem, ile ona jeszcze pożyje, ale... Za dużo emerytury jej nie zostawimy. Pióreczka jeszcze. O. Dobra. A, tu jest ten domazer cały. Dobra. No hello, hello. Jak na dobra luksusowe, to ty masz trochę mało tych pieniędzy, wiesz? Moim skromnym zdaniem. No ale dobra. No. Może ludzi po prostu nie stać. No dobra, no 29,5 koła. Tutaj jeszcze tawerna została. Też można ogarnąć. O, ten to bogaty. Ale noży też już nam zaczyna brakować, także
na luzaku jeszcze 13, to mogę dziewczynom rzucić. Nie chcę mi się już tak latać, robić takiego tourneo objazdowego i handel obwoźny. 31 koła mamy na koncie, więc bardzo dobrze. I proszę Państwa, podczas cięcia wyszło na to, że odblokowała nam się tutaj obora, więc mamy jeszcze oborę, tak? Natomiast obora, no... Ja bym potrzebował, słuchajcie, ludzi do opieki nad zwierzętami, natomiast też bardzo dużo paszy będzie schodziło, więc ja nie wiem, czy gra jest warta świeczki w obecnej chwili. Natomiast jeśli mowa o chlewiku, to musimy przemyśleć temat, gdzie taki chlew postawić. Ze względu na fakt, że ja planuję troszeczkę... Kurde, Batylda. Ciechosława szła rano... A teraz Batylda. Ciekawe, do Piastowi ty leziesz? Nie, do kompalni. A nie, do Piastowi. O, kuźwa. To... Żeby nie wyszło na to, że ona coś tam podpierdziela nas. I kabluje. Do tego, jak to się tam nazywa, ten głównodowodzący. Och, cholera, kasztelan. No dobrze. To w takim razie przemyślmy ten temat jeszcze raz, ponieważ jakby kwestia pól, kwestia gospodarstw i tak dalej, no jest dosyć istotna dla nas. Musimy też brać pod uwagę obecność niedźwiedzi trochę tam dalej, ale ja myślałem, żeby właśnie tutaj zrobić to po tej stronie. To nieco oddalone by było, ale jeżeli to wszystko będzie zabudowane, no to czy ja wiem? A tutaj zrobić, słuchajcie, no taki, można powiedzieć, taki obszar rolniczy, nie? Nie ma głupich, już tam nie idę. A niedźwiedź już stoi skubany. No patrz jaki, no. Także no właśnie, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj robić obszar rolniczy. Z drugiej jednak strony, gdyby... Od niedźwiedzia się odsuniemy. Gdyby... ulokować to gdzieś tutaj. Tylko musimy sprawdzić na mapie i to za chwilę zrobimy, bo tutaj są ruiny. Musimy sprawdzić, czy to nie będzie teren zablokowany, tak? Ale tu pola. Czemu nie? Pola do tego ten wiatrak, to młyn i do tego właśnie jakiś chlewik. To myślę, że to mogłoby się tutaj sprawdzić. Ale sprawdźmy na mapie. My jesteśmy tu. I ten obszar nie jest zablokowany. Więc spokojnie to wszystko tutaj, co widzimy, można byłoby zaadaptować właśnie pod pola. Tym bardziej, że droga, którą tutaj widzimy, ona będzie biegła tędy, aż tutaj, tak? Więc czemu nie? No to też teren Pabellandii, tylko po prostu no tak rozsiane te domy będą. Jak na razie, a docelowo to wszystko będzie zabudowane. Skoro tu jesteśmy, ja sobie oczywiście przygotuję kuszę, bo nie wiadomo, co mnie tam spotka i czy coś w ogóle spotka. Natomiast pozwolę sobie jeszcze zapisać dodatkowo rozgrywkę. Są autozapisy, ale no, bo, tak wiecie, żeby się za bardzo nie cofnąć. Co 5 minut się zapisują. I teraz tak. Tu mamy jakieś ruiny, tak? Ja dużo rzeczy pomijam, wiecie, bo mnie jakoś tak za bardzo to... O, ale to mnie kręci. Chciałem powiedzieć, że mnie za bardzo to nie kręci, żeby tutaj przeczesywać, to wolę różne inne rzeczy robić. Ale to też jest kwestia gustu. Co kto tam woli w rozgrywce, to sobie ogarnia. I każdy może grać tak, jak chce. Tak czy inaczej, to jakieś porozrzuca... O, brązowy sierp, to się przyda. Len też się przyda. Mikstury siły. I wełniane nici, to też bardzo fajna znajdźka. O, tutaj mamy butelkę na piwo. Także no, tak to wygląda, tak? Jakiś pakuneczek. Aha, to już jest puste. Butelka na piwo. No i gitarra.
Czy tu coś by było? Nie. Kuźwa, mało nie zesrałem tej. O cholera. O cholera. Co to mi tu? Czy to wilk, czy co? Kuźwa, nie widzę. Aha. Dobra, na razie nie widzę, co mi tutaj warczy. Coś na pewno. Tylko co? Kuźwa, no zajdę i mnie zje. Ach. Czego ja mam taki niefart? Jak nie niedźwiedź, to teraz borsuk jakiś pewnie. Dobra tam, idziemy. Co to mogło być? Ale wilk to by był. Co to było? Może lisek? A, lisek. Lisku, szkoda bełta na ciebie, ale... O, no poważnie? Ale oberwał. Oberwał lisek, czyli to on tak warczał. No ale żeby takie maleństwo po otrzymaniu strzała z bełta jeszcze nie padło. No nie, no teraz to już jaja są. Dwa bełty w nim siedzą. Przecież zaraz mnie on idzie do niedźwiedzia prosto, kuźwa. Ty, ciulu. No w końcu. Trzy bełty, no. Da się w wiarę? Pancerny lis. O, a jeden tylko odzyskałem? Ej, no... bez jaj. Gdzie jest reszta? Gdzie są moje bełty? Ale mi się to opłacało. To jedynie pod kątem tego, żeby mnie nie ugryzł, bo skubany to potrafi dziabnąć. Ach, cholera, zapomniałem przetworzyć tego mięsa. Ale to nic, ze względu na fakt, iż bo ponieważ... jak to teraz przerobimy, to i tak mięsko będzie na 100%. Dobra, chciałbym bełty zdjąć i podpiąć, czyli tak, dwa bełty straciłem. No. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co tutaj jeszcze można ciekawego w tych ruinach ogarnąć i będziemy starali się jakoś tam z tymi polami zadziałać. I może właśnie z... O, ziarno żyta. Okej, to jest fajne. I może właśnie z chlebikiem. Czemu nie? Pewnie i tak pierdylią rzeczy jeszcze pozostawiałem tutaj. Trudno się mówi, żyje się dalej. No i przemyślmy temat. Jak my byśmy chcieli to zrobić? Tak, żeby było dobrze. Tutaj mamy wodę, tak? Natomiast tutaj to się łączy jakby z lądem, więc elegancko. I teraz rzecz jest tego typu. Jeszcze pozwolę sobie mapę odpalić. O, jakby tutaj pola ciągnęły. Takie duże pola, nie? To by było dobrze. No dobra. To zadziałajmy w tym aspekcie, jak ta droga idzie. Tu by trzeba było wykopać oczywiście pięki. To wszystko do karczowania. No to już drzew nie będzie. Skoro mamy to zaadaptować pod teren rolniczy, no to wiadomo. Teraz tylko w którą stronę te pola będą skierowane. Bo to ma znaczenie. Rolnictwo. O, sad by trzeba było jeszcze gdzieś zrobić. No to na pewno. A, czyli tak pod skosem będą szły poletka. No. Dobra, duże pola mają być. Duże. Jakie duże mogę zrobić? Aha, limit wielkości osiągnięto. A tutaj drzewo przeszkadza. No dobra.
Czyli my wiemy, że trzeba to wszystko tutaj wykarczować. No to dajemy. I prawdopodobnie tę chatę tych rolników to też przeniesiemy. Bo jak to ma być właśnie taki obszar, no to niech wszyscy sobie tutaj siedzą, nie? Po co mają tam przy centrum być? Dobrze. I teraz powinniśmy to zmieścić. Patyczki to mi się przydadzą. No to co? To jeszcze raz. Attention. Pole. Tam jakieś domy pewnie powstaną, także aż tak daleko to nie będę wybiegał. Czyli tam było 16 limit? Tak. To zróbmy 15 na 15. O. O ile się da. Powinno się dać. 15 i 15 i sr. No, duże pole, trzeba przyznać, naprawdę, duże pole, bo w tym momencie to będziemy mieli, proszę Państwa, 225 takich tych slotów, nie? Czyli jak to tam, czy miejsc na pole. My nie mamy nawet chyba tyle nawozu. I co my byśmy mogli tutaj ogarnąć, jeżeli chodzi o kwestię siania? Chyba żyto można jesienią, nie? Gdzieś to było ziarno. Ziarno żyta. O, można siać jesienią. No i gitara. No to mnie to pasuje. Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. To tutaj by było jedno takie pole. Tutaj by można kolejne zrobić, powiedzmy, nie wiem, tam z pszenicą, czy czymkolwiek innym. Będziemy za chwilę to wszystko tutaj sobie testować. O, ale powiem wam tak, ten teren tutaj to jakiś taki, może tutaj droga pójdzie, tam to jakieś podmokłe takie. Ciekawe. No dobrze. W dniu dzisiejszym to i tak nie damy rady już niczego zdziałać. Na sława. A co ty tutaj robisz? Gdzie ty w ogóle pracujesz? Czy ty gdzieś pracujesz na sławo? Na sława nie pracujesz. A właśnie, no coś tak, kurczę, mi tutaj nie pasowało. A z kim ty mieszkasz w ogóle? Pokaż. Z nietubylem. Naprawdę, jakbyś ma imiona... Ojejku, no dobrze, ale co my wiemy o Naslawie? No jeżeli chodzi o wydobycie, to jedyneczka, a w rolnictwie dwójeczka. A kogo mamy dobrego takiego niezatrudnionego w rolnictwie? Aha, coś już mi się tnie, kurczę, tutaj. No to dajcie mi chwilę, bo coś chyba złączam. No dobra, jestem z powrotem. No to jak to my mieliśmy patrzeć, kogo mamy w rolnictwie dobrego, kto nie jest... jakby zatrudniony w tym rolnictwie. Czy tutaj by się coś zdarzyło takiego z trójeczką? Tak, Świętosława ma trójkę. Ona pracuje jako górnik z czwóreczką w tym momencie. Natomiast chyba lepiej byłoby właśnie pracować jako... jako rolnik. I tutaj moja ukochana też trójeczkę ma. No ale siódemkę ma jako łowca, ale ona to wypracowała sobie, umówmy się, tak? Ale tutaj... No czy ja bym chciał, żeby żona sołtysa była rolnikiem? I Władysława, ona nie pracuje. No dobra, czyli tak, mamy Naslawę z dwójką i Władysławę z dwójką. No to coś pomyślimy. Dobrze. Tymczasem jest już wieczór. Jest już wieczór. I myślę, że w takim razie trzeba byłoby ogarnąć kwestię sprawdzenia przede wszystkim. Stąd likwidacja pola, nieobsiane. To dobrze, trudno. Jest nieobsiane. Ale stąd to pole musi zniknąć. Niszczenie. Dziękuję. Okej, okay. Czyli tutaj pola nie będzie. Ta chatka zostanie przeniesiona. Ależ mnie drwie.
Zaraz po nagraniu tego odcinka dzwonię do prowajdera. Będziemy rozmawiać, będziemy dyskutować, bo nie może być tak. Albo wóz, albo przewóz. Skończyło się babci sranie. Dobra. Ten pieniądz do mnie. Zobaczcie już. Jeszcze tutaj z naszego bazaru 30, prawie 5 tysięcy. No 34,5. Dobrze, nawozu mam 117. To jest zdecydowanie za mało. Zdecydowanie. Żeby uruchomić tamto pole wielkie, to musimy mieć dużo, dużo więcej. Jak wygląda żyto? 214. To też mamy mało, ale ja mam tutaj przy sobie ziarna. Ile tam ziarno żyta? Aha, 6. Żebym się nie nasiał, no to by trzeba było kupić. Spore tutaj, słuchajcie, koszty będą. No. Ale coś zadziałamy. Rzeczywiście, macie całkowitą rację, że jeżeli chodzi o kwestię już produkcji nawozu, to musimy rozpocząć własną produkcję. Nie możemy bazować ciągle na kupowanych, bo po pierwsze, już jakby pomijając kwestię finansową, bo my i tak zarabiamy i to nawet całkiem nieźle zarabiamy, bym powiedział, i można byłoby sobie tutaj z tym poradzić w bardzo dobry sposób, wiadomo jaki, to jednakowoż po prostu oni mają na sezon ograniczoną ilość tych towarów wszystkich, nie? Więc jeżeli my na skalę przemysłową, a wiadomo, że ja jestem taki, jaki jestem i z rozmachem robię różne rzeczy, właściwie większość, no to będę potrzebował mnóstwa takich rzeczy. No i teraz pytanie brzmi, ile ja mam świń ogarnąć, żeby to całe tałataństwo tutaj produkowało mi tyle gnoju, żebym mógł robić hurtowo nawóz, nie? Także to jest, myślę, dobre pytanie. To już do państwa tutaj w sumie. Czego walisz pod... Kuźwa, ciapciaku, ty skup się. Widzę, że Pabellus w grze dokładnie tak samo jak Pabellus w realu. Rozkojarzony. Myśli ciągle o dupach. I... Hop. Dobra. To teraz tak, no bo to jeszcze nie koniec wycinki drzew, ale my byśmy potrzebowali... Aha, tutaj jest pole. No dobra, w porządku. Tu jest pole. Natomiast tutaj pola już raczej chyba nie zmieszczę. Coś tak mi się wydaje. A nie, zmieściłbym. Na spokojnie bym zmieścił. Dobra, wycinamy dalej. Ktoś tam z państwa chciał, kurczę... Ze względu na święta i dlatego, że był grzeczny, to chciał godzinny odcinek. No. Tak było. No wiesz, przyjacielu. Ja też byłem grzeczny. I co ja dostanę w takim razie? Wytniemy sobie te wszystkie brzuski. Tam jeszcze ktoś napisał odnośnie sadu, żeby na posesji tam u nas zrobić sad. No można jakieś drzewka owocowe ogarnąć. Tylko, że też kogoś do dbania o te drzewa. Nie? Więc tak de facto to ja nie wiem, czy mi się to opłaca. Bo teraz to już my musimy zadbać o nasze interesy wioskowe, a nie tylko o wygląd posesji sołtysa. Jak tak dalej pójdzie, to się źle skończy, bo się reszta tutaj naszych osadników zbiesi na nas i będziemy mieli kłopociki, nie? Dobra. Tamte drzewa też do wycinki, tylko pytanie, czy jeżeli ja wytnę tutaj wykopię te pięki, to czy ja już tu zmieszczę kolejne pole? No bo to wiadomo. Najpierw chcę pola wytyczyć, one nie muszą być funkcjonalne. Nie wiem tylko, czy mi nie znikną, jeżeli z nich nie będę korzystał. Natomiast
chcę je wytyczyć tak czy inaczej. Bo nawet jak znikną, to potem wytyczę po raz kolejny, ale tak, żeby później budynki stawiać, nie? Rolnictwo, poletko. I teraz tak, gdzie to się kończy? Aha, tutaj. A zatem ja bym chciał tak, zrobić... Ile tutaj możemy zrobić? To jest raz, dwa, trzy, albo inaczej. Ile ty sobie mierzysz? Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Czyli tutaj też można... Raz, dwa, trzy i cztery. Okej, i ciśniemy. Dobra. Aha. I cholera, akurat ta brzuska na 15 wypadła. No dacie wywiarać, ty, jop, twoju mać, ty. Się tak będę bawił do ustranej śmierci z tym. Jakżeż tak można? I spadła mi stąd. Jeszcze raz trzeba będzie. Dobra. I? Pole. Jeszcze raz. No chciałbym, żeby te poletka były tutaj równe, nie? O, to tu jest koniec. To będzie tak. Raz, dwa, trzy i cztery. Hop. I ciśniemy 15 na 15. Okej. Okay. I sru. I mamy kolejne, wytyczone. A tutaj już można stawiać, słuchajcie, jakieś tam budynki, tak? Z tym, że... O, jesteś brudny. Elegancko. Z tym, że tak się zastanawiam, bo jako stodoła, powiedzmy, nie? To by mogła być tam po drugiej stronie drogi. Nie musi tutaj stać. I tam również ten wiatrak, tak? Ten młyn, powiedzmy. To też może stać tam po drugiej stronie drogi. Od strony centrum, nie? Czemu nie? Dobra. Kłody są potrzebne, więc to wszystko zabieram od razu. Pięki do wycięcia. Bo tutaj stanie chlewik. Dobra. I teraz tak. No i chlebik, tak? No to musimy przewidzieć jeszcze kwestię, załóżmy tego. Albo jeszcze jedno pole by zrobić. Nie, bo to już za daleko może być, co? To zróbmy tak. Gdzie te świnie? Hodowla zwierząt, ok? I świnie? Tutaj, chlew. Liczba 0. No dobrze. Zobaczmy. 5 zwierząt możemy zmieścić w jednym chlewiku, czyli 5 świnek do jednego chlewa wejdzie, nie? Ale jeżeli by chcieć dużo gnoju produkować, no to trochę tych chlewików tutaj jest potrzeba, prawda? Więc wydaje mi się, że tak z 5 chlewików docelowo to tu stanie. Albo 6. Bo my musimy parzyście to robić. Albo nie, albo może na początek 3, to będzie 15 zwierząt. Nie, bo przecież jak oni zaczną wszyscy kuźwa zżreć. Dobra, zobaczmy. Odsuńmy to może w ten sposób, czyli tak, to będzie raz. To będzie pierwszy chlewik, tak? Ileś tam zmieszczę tych chlewików. Tam jeszcze jakieś ogrodzenie będzie. Postawmy. Chociaż czekajcie. Nie tak. Inaczej, wpadłem na pomysł, drodzy państwo, ale to idziemy się przekimać, żeby to za dnia dobrze było widoczne. Nie wiem, gdzieś u kogoś... A nie, to jest mój dom. Dobra, już myślałem, że u kogoś znowu się prześpię w łóżku. Z kimś innym niż moja żona. Ale nie... Wracam na stare śmieci. O, Pabelus już wpadł, zasapał się. Chodź, Pabelusek, idziemy robić dalej. Ja wiem, głodnyś, nienapojonyś, ale robić trzeba.
Także idziemy, idziemy. Za dnia będzie to dobrze widać. A napić to się możesz, umyjesz to się kiedy indziej. Kto by się tam przejmował tym, że śmierdzisz? I teraz tak. To jest pole, dobrze. Szkoda, że tych cholernych mostów nie można robić. Naprawdę, powiem wam, to już tak, kurczę, by się przydało. Natomiast możemy wytyczyć tutaj ogrodzenie, powiedzmy. Tutaj postawić domy, przede wszystkim domy najpierw. Jeżeli chodzi o domy, to ja postawiłbym proste domy. Nie stawiałbym jakichś tam właśnie tych największych, no bo to wiadomo, no to jest takie prestiżowe, a ja powiedziałem, że nasza Pabellandia będzie zróżnicowana, tak, pod tym kątem, więc postawmy sobie jeden dom tutaj, na początek, tak? I teraz tutaj będzie szkielecik. No, widok na pola może być, no czemu nie? I albo, chwileczkę, możemy zrobić to zupełnie inaczej. To oczywiście z kamienia, tak? Z kamienia. No już nie bądźmy tacy, żeby im tam nie dać lepszych ścian. Ale ja bym zrobił też okno może tutaj, na drogę. O, coś w tym stylu. Dach oczywiście do zmiany, to już tutaj, to już nie będzie kryty strzechą, tylko będzie dachówkami. Tu jest kamienna ściana, dobra. I teraz tak, tutaj ja bym zrobił zwykłą ścianę. Tu mogą być oczywiście drzwi tak jak są. I tu bym zrobił może okno. W ten sposób. O, dach do zmiany. A, tutaj jest taki. Dobra. I tutaj niech będzie ściana. Tutaj ściana. To zrobimy tak. Tutaj będzie ściana. Tu okno. Daszek do zmiany. I tu ściana. Czyli w rezultacie mamy raz, dwa, trzy okna. I myślę, że tak może zostać. Dobra. Budujemy dziada. Desek powinno mi starczyć. Możemy też zadbać o ich zadowolenie, ocieplając im ten dom. No bo w końcu... Rolnicy, nie? Nie chciałbym, żeby cierpieli na tym. Okej. I jeszcze tu. I dom mamy gotowy. Teraz go nie będę ocieplał. To zrobimy sobie kiedy indziej. Natomiast w tej chwili mieliśmy wybudować chlew. I jeżeli byśmy zrobili to na zasadzie takiej, żeby w każdym chlewie, załóżmy, pracował jeden ziomuś płci męskiej, no bo ziomuś, i oczywiście oni będą mieli żony, ale ze względu na fakt, że dziewczyny mogą zajść w ciążę, to ja bym je stracił, a zwierzętami musi ktoś się opiekować. Nie mogą być bez opieki. Już mogę je dopasować, powiedzmy, charakterystyką, żeby też, powiedzmy, tam gdzieś tam w rolnictwo je wepchnąć. Natomiast bardziej wolałbym je dać na pola. Bo jak mi zajdzie w ciążę i na polach nie będzie jedna z drugą mogła robić, to ja to spokojnie podmienię. To nie jest problem, to my sobie poradzimy. Natomiast jeżeli zajdzie w ciążę i nie będzie mogła się opiekować zwierzętami, no to już będę miał naprawdę problem, więc wolałbym tego nie robić w ten sposób. No to chlewik. Pierwszy chlewik, drodzy państwo, będzie postawiony gdzieś tutaj, o. I czemu nie? No to attention. I teraz tak, aha, tutaj to splecionych ścian będzie. Szkoda naprawdę, że nie można zmienić tego, tak? Bo niestety, ale te plecione ściany, one szybko ulegają uszkodzeniu, więc... Chyba, że coś się zmieniło, ale pamiętam kiedyś to ja się tak mordowałem z tymi budynkami, jak jeszcze nie było budowniczych, którzy to naprawiali,
że to głowa mała. Dobra, i pierwszy chlew jest ogarnięty. Tutaj oczywiście będzie szło ogrodzenie. Natomiast kolejny chlewik, jaki można by postawić, powiedzmy, to gdzie by można by postawić? Zaraz zobaczymy. Budynki dla zwierząt, taki i tutaj. Tak? Czy może w ten sposób lepiej? Może w ten sposób lepiej, tylko tam idzie droga, to troszeczkę odsuńmy. Sru. A, to ten też przestawię w takim razie. Ej, kurczę. To jest do roboty tylko narobiłem. No dobra, to nic, to nic. Nie będziemy biadolić, nie ma sensu. Czyli w takim wypadku, idąc moim tokiem myślenia i planami, to będę potrzebował jeszcze jeden taki dom, tak? Jeżeli chodzi o facetów, jeżeli oni mają się tutaj opiekować zwierzątkami. Także to idzie do kasacji. Niestety. Mówię, roboty sobie narobiłem jedynie. No ale to trochę tych świń tutaj będziemy mieli. Daszek. Dobra. I okej. I w takim razie chlewik stanie w ten oto sposób, tylko tak, żeby był równo. I w tej odległości myślę, że będzie gitara. Jak to z tyłu wygląda? No mamy jeszcze miejsce, żeby ogrodzenie postawić, także nie ma z tym problemu. Czyli dwa chlewy to 10 zwierząt. O kuźwa, patyki mi się skończyły, widzicie? Tak kombinowałem, że przekombinowałem. Ile patyków? 3, a tutaj 6. Dobra, 9 patyków to szybko zdobędę. Nie stanowi problemu. Tym bardziej, że tu pełno drzewek takich jest. No i dobra, tutaj w okolicy grasują lisy, w związku z tym nie wiem, jak mechanika gry rozwiązuje kwestię jajek i czy lisy podkradają skórnika i tak dalej, natomiast nie będę się tym przejmował. Dobra, proszę Państwa, dłużej ten odcinek trochę potrwał, ale mamy, słuchajcie, pierwszą taką posesję, jeszcze nie ogrodzoną, co prawda, ale mamy, gdzie będziemy mieli świnki, czyli dwa chlewy już stoją. Także taki przemysł będzie jak najbardziej ogarniany. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.